Cześć, witam was w Titanfall 2, czyli grze, którą dostałem od swojej drugiej połówki na święta i tym razem zaskarbiła sobie tytuł Dziewczyny Roku. Titanfall 2, gra od EA, gra z 2016 roku. Dosyć ciekawa w swojej konstrukcji, mocno niedoceniona. No i co, i zacznijmy. To będzie druga misja, tak jakby ta główna. Pierwsza, gdzie uzyskujemy kontrolę nad Tytanem, czyli ogromnym mechem, z którym nasz pilot ma tworzy po prostu więź, dzięki czemu bardziej sprawnie mogą wykonywać razem misje. Aktualnie siedzimy w tym Tytanie. Jak widzicie, to nie jest tak jakby okno, przez które możemy widzieć, tylko tak jakby już z takich bardziej futurystycznych filmów ekran, tak jakby tworzony, przetwarzający na żywo obraz z kamer przed nim. No i zaraz zobaczycie, jak ci Tytani wyglądają tytułowi. Tutaj widzimy sojusznika, a tutaj naszych przeciwników, czyli tego osiłka. Na wstępie ogromny plus za to, że jest bardzo dobrze podłożony tutaj lektor polski. Nie jest to taki sztampowy dubbing, tylko po prostu taki poziom znany z Battlefielda 3-4, a więc całkiem przyzwoity. Jak już mówiłem w filmiku przy okazji Call of Duty Advanced Warfare, niestety ten Titanfall ze swoją premierą wstrzelił się w trochę zły okres, dlatego że tutaj premiera Call of Duty Infinite Warfare, tutaj Battlefield 1, no i po prostu z promocją trochę było na bakier. Ale ja zawsze jestem zdania, że jeżeli jakaś gra nie jest odpowiednio zareklamowana, to znaczy, że więcej pieniędzy poszło na jej tworzenie i dopracowywanie, aniżeli na jej reklamę. No bo co zrobić, jeżeli gra jest po prostu przereklamowana, prawda? Ale dobra, wracamy do gry. Nasz Tytan ma kilka tak jakby opcji walki. Przede wszystkim możemy tutaj absorbować pewne uderzenia, a potem je zwracać przeciwnikowi. To jest to, co teraz pokazywałem. Oprócz tego, to jak na klasową, typową strzelankę przystało, po prostu używamy ogromnego karabinu. Rzecz się dzieje w przyszłości, to nie muszę dodawać. No i mamy jeszcze namierzanie tak jak teraz, kilku przeciwników naraz i wyszczelnie rakiet w ich kierunku. A widzicie, teraz on je zwrócił. Co my tu jeszcze mamy? Coś takiego. Jeżeli użyjemy pod klawiszem V, mamy takie energetyczne strzały. Tak, no i to chyba tyle jeszcze tutaj jest. A nie, ja to już pokazałem z granatami. No i dobra. Przede wszystkim duży plus, że nie mamy tak jakby cały czas na ekranie tego znacznika, gdzie mamy iść. Mamy to tylko w momencie, kiedy uruchomimy sobie tab, wyświetla nam się tutaj cel misji i wtedy zmierzamy do tego punktu naszego, co nas interesuje, tak, objective. Tytan namierzył, musimy się kolejnego Tytana pozbyć. Teraz właśnie walczymy głównie Tytan przeciwko Tytan. Wcześniej to było, gdy sterowaliśmy tym pilotem, który siedzi w środku. No, fabuła jest. Tam jest uzasadnione to, że my jesteśmy teraz tymczasowym pilotem, ponieważ zabito tego pilota mecha wcześniejszego, no i on nam przekazał po prostu kontrolę nad tym. Nasz rodzaj mecha to nie jest taki... To nie jest taki mech, jakby to powiedzieć, najnowocześniejszy, bo nasz to jest po prostu taki trochę old school. No i lecimy naszym Tytanem. Myślę, że pełnimy całą tą misję, ponieważ jest to gra na tyle świeża, że można się o to pokusić. Lecimy, zbieramy baterie, abyśmy mieli więcej energii. Zbieramy dodatkowe wyposażenie. Tutaj mamy różne rodzaje. Broń do Tytana jest zaawansowana technicznie i może dać nam przewagę. No właśnie. I właśnie to, jak widzicie, możemy tutaj wybierać opcje dialogowe. Są one oczywiście dosyć ograniczone, ale jest to miły akcent, czy w jaki nasz bohater chce iść. Czy chce być taki odrobinę ironiczny, prześmiewczy, czy po prostu taki typowy, twardy żołnierz. Niszczyć je przy użyciu rakiet lecących. Przydatna rzecz. Dobra, walczymy. Nie, nie, nie.
Jest to bardzo przyjemna, bardzo grywalna gra. Jak widzicie, no, na swoim sprzęcie jest też bardzo dobrze zoptymalizowana, ponieważ no, mam tu chyba z 1000 FPS-ów po prostu, nie ma żadnych spadków. Dobra, oczyścimy tutaj jeszcze teren, zobaczmy, czy ktoś tutaj, jakieś niedobitki są. Ktoś się tu kręci, widzę. Dobra. Wysiądzie teraz nasz pilot, jak widzicie, a Tytan będzie sam nas osłaniał tak jakby. To jest idealna kooperacja człowieka i maszyny. Przy czym od razu, od początku, tylko gdy uruchomimy tego Tytana, poczujemy z nim więź. No po prostu jest tak fajnie zrobiony, trochę jak... nie tak dziecinnie jak Chappie może w tym filmie, pod tym samym tytułem, ale zrozumiecie, o co mi chodzi, jeżeli oglądaliście. I teraz jako pilot. Mamy możliwość na przykład podwójnego skoku z doładowaniem, co nam po prostu, o tak jak teraz, co nam po prostu daje lepsze opcje taktyczne i też pewnych odpowiednich do tego miejsca. Możemy biegać po ścianach. Książę Persji się kłania. Ja to oczywiście wam postaram się pokazać, jak tylko tutaj będzie sposobność. Tu coś mamy. Tego skasujemy. Dobra, Tytan nas z dołu osłania. My sobie tutaj przykampimy. Jak widzicie, gdy kłócamy, ten karabin jest lekko przekrzywiony. No fajny taki smaczek. Nie wiem w sumie, jaki ma cel i sens, ale fajnie wygląda. No jest to typowa strzelanka, przy czym musimy tutaj też uważać na amunicję. No to nie jest Call of Duty, że biegamy na oślep z 400 sztukami amunicji. Tutaj trzeba troszkę pozbierać. To jest fajniejszy kraj. Dobra, gdzie tu mamy iść? Tam. Otwieramy śluzy dla naszego Tytana, czyli musimy okrążyć. Pilocie, śluza przepływowa blokuje nam drogę. W pobliżu powinien znajdować się panel sterowania. I jesteśmy. To jest tutaj. Wstrzymano protokół serwisowy. Otwieranie śluzy. Uwaga, okay. Toksyczne opary w komorze górnej. Włączam śluzę bezpieczeństwa w sterowni. Pilocie, śluza bezpieczeństwa zamknęła się w sterowni. Musisz znaleźć inną drogę. Pozostaje nam się rozdzielić. Dobra, znajdę jakąś drogę. Pobliskie wyjście najprawdopodobniej prowadzi w głąb oczyszczalni ścieków. No i właśnie, gdy jesteśmy tak jakby zdani na siebie, bez swojego Tytana, on nam mimo to zapełnia takie wsparcie taktyczne, no, w sensie udziela nam różnych porad. To też jest fajne, że gdy go nie ma, to on się po prostu całkiem wyłącza i to jest po prostu taka maszyna, która od czasu do czasu rzuci jakiegoś suchara i to wszystko. Tylko no, przydaje się. Teraz będzie możliwość właśnie biegnięcia po ścianie. Jest to tak, że gdy wbiegniemy na jakąś ścianę, automatycznie się do niej przyklejamy na jakiś czas, no i po prostu biegniemy po niej. Także, no fajny pomysł. Teraz trzeba będzie w momencie przeskoczyć, udało się. Nic się nie stało. Jakiś droid serwisowy, to nic. Kto to był? Sprawdzam pliki. Kane. Najemnik powiązany z łowcami alfa. No takie wątki zręcznościowe tutaj są, bardzo fajnie. Zawsze mówię, że jeżeli jest dobra grywalność, to fabuła już wtedy nie jest aż tak istotna. Jest istotna, ale no to jest po prostu przyjemność, tak? Czyli to, co gra ma dostarczać przede wszystkim. No i tutaj Titanfall się z tego bezbłędnie wywiązuje. Nie grałem co prawda w pierwszą część, więc nie ustosunkuję się do niej. Ale z tego co widzę, no to jest bardzo, bardzo dobrze. To Infinity War po prostu się nie będzie umywało do tego. I nie mówię tego dlatego, że jestem jakoś ustosunkowany do Call of Duty, bo ja nawet lubię tą serię i wiele o niej już mówiłem w poprzednich filmikach. Ale trochę goni już własny ogon po prostu. Titanfall to jest taki powiew świeżości trochę. I tego po prostu jeszcze nie było, no. Pasowałoby się pewnie tam jakoś dostać, innej drogi nie ma. No to leci. Dobra.
Kapitanie, coś się rusza przy rurach! Uwaga! No, ponieważ fabuła mniej więcej rozchodzi się o to, że w czasie naszego treningu z naszym kapitanem zaatakowano nas, musieliśmy się bronić. Ten kapitan był równocześnie dowódcą tego Tytana. No i gdy on poległ, przekazał nam dowództwo nad swoim Tytanem, tym takim odspulowym właśnie. No i teraz zbieramy te wszystkie nasze poległe jednostki, znaczy ogarniamy ten cały bajzel, który wynikł. No i tak. Posiłki na szóstej! Samą porę! No i teraz będziemy sobie pomagać. Jak widzę, nie mamy tutaj tych tylko przeciwników, tak jakby ludzkich. Są tu też roboty. No i fajnie, zawsze to jest jakaś różnorodność, a nie po prostu armia klonów. Muszę sobie zmienić na jakąś przyzwoitą karabin, broń, bo te strzelby to jest masakra. No, zmieniłem strzelbę na strzelbę. Ajajajaj, dobra, może to będzie jakiś blufowy pistolet maszynowy. Generalnie jak na strzelankę, to amunicji tutaj jest po prostu mało. Ale to dobrze, bo no bo wtedy się myśli. Trochę mi nawet przypomina ta gra Crysisa. Ogólnie stylistyką, grafiką, ale też dlatego, że mamy tu właśnie możliwość kamuflażu. Ona niezależnie od naszego ruchu trwa ile trwa po prostu. Tutaj jakoś zmiany dużej w tym nie ma. Dobra, wszyscy... Nie, tam się jeszcze ktoś kręci. Mamy możliwość wykonania ślizgu, tak jak w Far Cry, w trakcie biegu. To też dynamizuje rozgrywkę. Ja się tam chyba nie przedostanę, żeby ich tam wytłuc. Albo może po ściance mi się uda? Tak, chyba po ściance mi się uda. Uwaga! Węźmy okay. 3A znajduje się martwym robicie. Należy go jak najszybciej usunąć. Możemy rzucać granatami, tym razem pod Q, nie pod G. Dobra, wszyscy, jeszcze ktoś. Zaraz mi na pistolecie się skończy amunicja. Dobra, coś mamy. Gdzie ja mam iść, BT? Musimy przedostać się przez ten kompleks i zmierzać w stronę miejsca spotkania z majorem wyszedłem Andersonem. Wyżej, właśnie to nasza jedyna szansa na przetrwanie. Wrogi pilot wykryty, jesteśmy atakowani! Widzicie go ktokolwiek! Nie widzę go, rozejrzyjcie się! Ale ja was widzę. No już mamy tutaj takie fajniejsze uzbrojenie widzę, a uzbrojenia jest całkiem sporo tutaj dostępnego. Jak widzicie, jest to całkiem potężna broń i nie jest też na jakimś końcowym etapie gry dopiero dostępna. Tylko po prostu jak bierzemy, no to już jest nasze. Oczywiście do momentu, kiedy nam się amunicja nie skończy. Ona jest laserowa, więc nie trzeba przeładowywać.
No, trzeba mieć poziom skupienia równy jodzie, żeby po prostu stąd nie spaść teraz. Jak ja to właśnie zrobiłem. Dobrze, cieszę się. Na skanerach widzę duże zgrupowania sił IMC. No i to też jest fajne, że w końcu nasz bohater mówi, że to nie jest taka niemowa, gdzie po prostu wszystkie opcje dialogowe ktoś za niego odpala, tylko no nasz bohater się odzywa, no i to też tak pomaga się wczuć. Dawno się nie widzieliśmy, BT. Wręcz przeciwnie. Obserwowałem twoje działania przez kamerę w hełmie. Dobra robota, pilocie. Pilocie, możesz wyłączyć przepływ szlamu w pomieszczeniu obok. Przesyłam namiary. Tutaj też nie warto pozostawać w miejscu, dlatego że jak jesteśmy w ruchu, możemy po prostu więcej zdziałać i też przeciwnikom jest automatem trudniej nas trafić. Ja zawsze tak ulubiałem grać, że po prostu no kampiłem i potem to się różnie kończyło. Przejęto kontrolę nad pompami. Awaryjne zatrzymanie pracy. Procedura dezaktywacji pompy 20%. Dobra, czyli teraz fale na nas lecą. Też się zmierzamy z różną, z różnymi zwierzętami tutaj, potworami, dlatego że wcześniej na przykład był taki motyw, że... Przecież to nic trudnego, strzelaj! Strzelanie na oślep w strefie bojowej pilota byłoby pogwałceniem protokołu trzeciego. No, tak jak mówiłem też, jak walczymy, bo wcześniej, w poprzedniej misji było tak, że bardziej walczyliśmy w lesie, więc no, wyskakiwało na nas tam parę zwierzyn i jakkolwiek nam pomagały, jak było za dużo wrogów, no tak potem jak sami z nimi zostaliśmy, no nie stanowiło jakiegoś zagrożenia, ale to też jest urozmaicenie przeciwnika. Dobra, 40% już, my musimy jeszcze trochę ich podpierać. Ta strzelba jest nawet całkiem spoko, przez to, że jest automatyczna. Ajajajajajaj. Widzicie, nie ma taryfy ulgowej, cały czas mnie tu cisną. To przyklejanie się do ścian to jest naprawdę fajna opcja tutaj, żeby czasem zwiać też, bo jak się robi gorąco, to... No dobra, jeszcze to. Jak widzicie, one shot, one kill. Procedura dezaktywacji bomby 90%. Szybko mamy to ostrzeżenie, że tracimy zdrowie, ale też je szybko odnawiamy, więc... Dezaktywacja pompy zatrzymana. Pozycja pilota ustalona. Rozpoczynam wsparcie ogniowe. No, w końcu nasz BT się uaktywni. To była trudna potyczka, pilocie. Dobrze się spisałeś. Zaraportowałem to. Zajebiście, że zaraportowałeś. Znalazłem wyjście po tej stronie. Tędy. Dobra, łączymy się. Przekazuję sterowanie pilotowi. Protokół drugi. Wykonać misję. Mój rozkaz to kontynuować operację specjalną 217 i spotkać się z... No bo mieliśmy się tam przedrzeć te 60 km chyba
do dowódcy tego głównego naczelnego i wylądowaliśmy w kanałach. Tak jest. Większość takich strzelanek czy gier zawsze się musi odbyć w kanałach. Nie wiem czemu. Nie zaproszono cię na imprezę Kane'a. To jest jeden z tych, z którym już mieliśmy, z którym już się poznaliśmy na początku. Więc to jest no po prostu boss. I to rozumiem. Dobra, będziemy mieli tutaj kilku tytanów, widzę, do pokonania. Tutaj pod spacją nie mamy skoku, ale mamy takie trochę przyspieszenie. Ciężko. Damy radę? Powinniśmy dać, jest. A i dobra. Dobra robota, pilocie. Pilocie, radio w hełmie Kane'a działa. Zalecam je zabrać. A no to weźmiemy radio. No, teraz będziemy wiedzieć, co wróg mówi. Elegancko. Widzicie, ten tytan jest dosyć spory. IMC kończy zabezpieczać Arkę. Najwyższa pora szykować Drakonisa. Rozumiem. Mam tu trzech rebeliantów. Co z nimi zrobić? Zabij. Nie rób tego! Okej. Ruszam. Bez odbioru. Deszyfrowanie ludzkiego ma długie tradycje w wojskowości. Przydadzą nam się te informacje. Jeśli chcemy przeżyć, musimy być w ruchu. Tak, to on powtarza cały czas. Moi drodzy, tak się prezentuje Titanfall 2, konkretnie drugi jego etap. Misje są dosyć różnorodne, znaczy rozgrywają się w dużej ilości różnych miejscówek. Ja myślę, że to na dzisiaj by było na tyle. Może jeszcze z multika coś pokażę, dlatego że multiplayer też mi wygląda dosyć ciekawy. No i tak jak widzicie, no to już jest inna lokacja. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej.